Witam serdecznie z tej strony Jakub Suszka z portalu Poker Break. Jak co tydzień zapraszam Was na nowy odcinek naszego cyklu wywiadów Poker Break Extra. A dzisiaj Waszym i moim gościem jest dziennikarz sportowy polski The Times, Tomek Dębek. Witaj serdecznie. Cześć, cześć, witam wszystkich. I z Tomkiem porozmawiamy sobie oczywiście o pokerze, no to jest główny temat naszych wywiadów, naszych rozmów. Natomiast też zahaczymy oczywiście o pracę dziennikarza sportowego, może jakieś smaczki nam tutaj Tomek zdradzi. Porozmawiamy też o jego niedawnej wizycie w Szkocji przy okazji meczu właśnie Polska-Szkocja. No i zahaczymy również o boks, o pięściarstwo, bo również tą tematyką Tomek zajmuje się w swojej pracy, więc no te trzy główne tematy właśnie piłka nożna, boks i poker będą królować przez najbliższe kilkadziesiąt minut. No a zaczniemy sobie Tomek oczywiście od spraw pokerowych. Powiedz nam, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z pokerem, jakie też miałeś wyobrażenia o pokerze, zanim poznałeś tę grę, zanim zacząłeś też o niej pisać w dzienniku Polska The Times. Jasne, a spodziewałem się tego pytania, więc staram sobie przypomnieć, jak zaczęła się moja przygoda z pokerem, powiedzmy już z Texas Hold'emem, i wydaje mi się, że na stronie wykop.pl, której swego czasu byłem dość aktywnym użytkownikiem, po prostu znalazłem film ze słynnym, dość słynnym rozdaniem między Mattem Affleckiem i Jonathanem Duhamelem. To był chyba w sobotę 2010 bodajże, kiedy Duhamel połamał waletami asy Afflecka, po czym Affleck tam strasznie wybuchł, nie chciał odejść od stołu przez chwilę, później tam rzucał butelkami i tak dalej, ale w końcu się zreflektował, że zachował się źle i przeprosił. To mnie chyba strasznie zaintrygowało, że no, co to za gra, która może wzbudzić w człowieku aż takie emocje. No więc zacząłem drążyć, powoli poznawałem pokera, nie wiem, zacząłem grać. No i to chyba zaczęło się w ten sposób. No wcześniej wiadomo, nie wiem, jako dziecko grałem jeszcze w pokera pięciokartowego, dobieranego i tak dalej, no ale to były już takie mega, mega, mega początki. A w Twoim wypadku można mówić, nie wiem, o pasji pokerowej, czy na razie to jest silne zainteresowanie tą grą, które gdzieś tam dopiero za jakiś czas się przerodzi w pasję właśnie? Znaczy myślę, że tak, myślę, że można mówić o pasji. No łapię się na tym, że kiedy mam do wyboru, nie mogę jednocześnie obejrzeć, powiedzmy, nie wiem, meczu Ligi Mistrzów i transmisji z jakiegoś turnieju pokerowego, to raczej staram się wybierać pokera jednak. No jeśli chodzi o grę, to jestem totalnie amatorsko, rekreacyjnie to traktuję, aczkolwiek jeśli właśnie chodzi o śledzenie tego, co się dzieje, powiedzmy transmisji z jakichś najważniejszych turniejów, no to można powiedzieć, że to już pasja. A miałeś okazję być teraz kilka dni, kilkanaście dni temu na tym drugim turnieju charytatywnym posła Górczyńskiego? No tak, byłem. No i jak oceniasz ze swojej perspektywy te sprawy organizacyjne, atmosferę też? To znaczy, przede wszystkim dojechałem tam bodajże 10-15 minut przed zakończeniem późnej rejestracji, więc nie byłem od początku. No ale jeśli chodzi o atmosferę organizacji, no to wszystko oczywiście jak najbardziej na plus. Myślę, że poseł Górczyński wykonuje naprawdę super robotę, żeby jakoś tam tego pokera rozpromować. Nie wiem do końca, jak było z frekwencją. Wydaje mi się, że na zegarze tam było, nie wiem, 60 osób. 54 osoby chyba i 24-25 ribajów. Także nie wiem, jak już wchodziłem, to wielu graczy już nie było. No ale generalnie jeśli chodzi właśnie o samą ideę IPT Polska, to oczywiście jestem jak najbardziej za, popieram. Okej, a powiedz też, jak tobie poszło w takim razie w turnieju, jak oceniasz też swoją grę? Znaczy, no tak jak mówiłem, wchodziłem już po, nie wiem, to był chyba czwarty czy ósmy poziom, no jakoś tak bardzo, bardzo daleko, nie wiem, odpadłem bodajże 23, 24. Myślę, że nie grałem najgorzej, z tym, że no miałem taki plan, żeby pograć troszkę bardziej luz i tak dalej, no ale niestety wyszło na to, że byłem największym, powiedzmy, murkiem przy stole, gdyż karty jakoś nie chciały współpracować. No, moją grę nie oceniam najgorzej, ale najlepiej też nie było. Odpadłem bodajże na takim standardowym flipku K10 na walety. A miałeś jakiś ciekawy graczy przy stole, bardziej takich rozpoznawalnych? Grałem przy stole z posłem Górczyńskim.
I to chyba tyle. Nie pamiętam szczerze. A nie, pod koniec doszedł jeszcze doszedł. Kto doszedł? Piotr Franczak doszedł. No okej, okay, czyli twórca teamu Silent Sharks, jeżeli ktoś tutaj może nie kojarzy jeszcze Piotra, to tak podrzucamy taką informację. A odnośnie też samej tej pasji pokerowej, to jak pilnie też śledzisz te wydarzenia w świecie pokerowym, bo tak jak wspomniałem na początku, też zdarza ci się chyba często w porównaniu już z innych dziennikarzy pisać o pokerze, to jak u ciebie jest z tą regularnością też śledzenia informacji, wydarzeń w świecie pokera? Jasne, staram się to śledzić na bieżąco, powiedzmy na Facebooku polubiono, myślę, że no, sporo stron, nie wiem, pokerowych, newsowych, jakichś moich ulubionych graczy, także mniej ulubionych, ale takich, którzy tam piszą coś ciekawego. Więc Facebook i Twitter to są moje raczej główne źródła informacji plus ewentualnie polskie strony. A wspomniałeś też o tym, że śledzisz swoich ulubionych graczy, to jakbyś nam tutaj mógł wymienić taką swoją czołówkę, jeżeli chodzi o polskich graczy, ewentualnie też wskazać ulubionego zagranicznego. Jasne, to znaczy jeśli chodzi o polskich graczy, to wiadomo, Dominik Pańka, nie wiem, śledzę właśnie Sousika, Piotra Franczaka. No, jeśli chodzi o zagranicznych, to właśnie tu jest dość większe pole do popisu. Nie jestem oryginalny, bardzo lubię Daniela Nagranu, lubię Tonego G, który teraz bardziej pasjonuje się chyba swoją rolą w Europarlamencie niż pasją pokerową, ale wciąż lubię wracać do jego jakichś fajnych rozdań. Oczywiście Jason Mercier, Liv Bory, Antonio Sfandiari. No jest tego sporo. Sami Farah chyba się nie udziela w mediach społecznościowych, ale wciąż jest jednym z moich ulubionych zawodników. Okej. Teraz na chwilę też przeskoczymy od razu do tej twojej pracy dziennikarza sportowego, bo tak jak wspomniałem, piszesz czasami o pokerze również w dzienniku Polska The Times, to od razu takie pytanie, czy twoi koledzy z redakcji podzielają twoje, nie wiem, spojrzenie na pokera, że jest to gra umiejętności, czy jednak musisz ich czasami jeszcze przekonywać, że to nie ma nic wspólnego z hazardem, z tym, co było przedstawione w Wielkim Szum? No nie wszyscy. Jest jeden kolega, z którym czasem gramy, czy w kasynie, w hicie w Warszawie, czy też w jakichś tam gierkach, powiedzmy, towarzyskich. A pozostali, powiedzmy, ludzie starszej daty, no niekoniecznie podzielają te pasje, raczej wciąż patrzą na to przez pryzmat Wielkiego Szu i tak dalej, więc no, nie jest do końca łatwo. A nie wiem, rusza ich, że tak powiem, trochę, czy nie wiem, robi na nich wrażenie to, że pisząc właśnie o polskich pokerzystach, tam padają kwoty, nie wiem, tak ostatnio mieliśmy gracza, który zgarnął $1 000 000 i drugie miejsce w main evencie w Kupa, wcześniej pisałeś o Dimie Urbanowiczu, o Dominiku Pańce, więc ruszają ich te kwoty? Znaczy jasne, myślę, że takie kwoty dla każdemu działają na wyobraźnię, a jeśli wygrywa się przy stole pokerowym, kiedy właśnie według wielu osób ta gra w pokera wciąż jest, nie wiem, wciąż decyduje o ostatecznym wyniku masa szczęścia, no to na pewno działają te kwoty na wyobraźnię. Okej, a popraw mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że też chyba próbowałeś zrobić wywiad z ministrem Kapicą, czy tutaj nadinterpretacja moja? Tak. Byłem z moim szefem, moim przełożonym na wywiadzie z ministrem Kapicą, z tym, że poker miał tam być jako dokładka do sprawy bukmacherki w Polsce. No okej, to skoro miałeś okazję rozmawiać z ministrem Kapicą, to też jak jest twoje zdanie na jego temat? Czy w twojej ocenie jest on osobą, nie wiem, odporną, powiedzmy w ten sposób, na jakiekolwiek racjonalne argumenty, czy może jednak coś tam do niego trafia? To moim zdaniem właśnie to jest dobre określenie. Myślę, że jest odporny na argumenty. On ma po prostu swoją wizję świata, być może jest dobrym urzędnikiem, no jednak nie ma, powiedzmy, wolnej ręki, jeśli chodzi o jakieś działanie właśnie na przykład na polu pokera. I nawet
Dobre argumenty, bo już nawet nie mówię o tym, o czym ja z nim mówiłem, ale nie wiem, góral, które stara się przekazywać właśnie te argumenty ministerstwu, no też jest, że tak powiem, odbija się od drzwi. Odbija się od drzwi, to dokładnie. No dobra, to miejmy nadzieję, że być może za kilka miesięcy, czy w następnej kadencji parlamentu uda się zmienić tą ustawę hazardową na lepszą i już minister Kapica nie będzie miał tutaj pola do popisu i do takiego twardego trzymania się obecnej ustawy. A jeżeli chodzi już o te przyjemniejsze tematy, czyli o samego pokera, to też powiedz nam, Tomek, skąd ty czerpiesz swoją wiedzę pokerową? Czy to są filmy, fora internetowe, może jakieś książki? Znaczy, no przeczytałem kilka książek, oczywiście Super System, nie wiem, w otwarte karty Gasa Hansena i kilka innych, no a generalnie wiedzę o pokerze czerpię właśnie z jakichś filmów instruktażowych, szkoleń na żywo czasem, plus sporo oglądam właśnie transmisji z dużych turniejów, jakichś programów, powiedzmy dość oldschoolowych, może z tego już w dzisiejszych czasach trudno czerpać wiedzę a propos gry, ale Poker After Dark czy właśnie czy podobne programy też często lubię obejrzeć. A wspomniałeś też kilka minut temu, że odwiedzasz czasami te warszawskie kasyna, żeby sobie zagrać w turniejach. No to też opowiedz nam o swoich wrażeniach, jak z twojej perspektywy wyglądają te turnieje, jak ci się w nich gra, jak oceniasz też atmosferę wśród uczestników. Czy widać tam taką chęć rywalizacji, czy raczej traktują takie, nie wiem, codzienne, cotygodniowe turnieje jako formę ciekawej, fajnej rozrywki? Myślę, że dla wielu osób to jest jednak rozrywka. No, ze względu na nasze prawo 25% podatku ciężko utrzymywać się po prostu z gry w pokera na żywo w kasynie. Myślę, że to jest niemożliwe. No, aczkolwiek są też osoby, które grają, no, które widzę za każdym razem, kiedy jestem, lub prawie za każdym razem, więc myślę, że tutaj dochodzi właśnie jakiś element rywalizacji dla nich. A atmosfera naprawdę, naprawdę bardzo fajna. Nie wiem, nigdy nie widziałem jakichś nieprzyjemnych sytuacji przy stole, więc myślę, że warto raz na jakiś czas zajrzeć, właśnie zobaczyć, jak to wygląda. A czy jest jakaś szansa, że nie wiem, może za kilka miesięcy, za rok, kiedy te twoje umiejętności też będą rosły z czasem, zobaczymy cię na jakimś turnieju takim, powiedzmy, zagranicznym, jak Poker Tour czy Redbet, które gdzieś tutaj się w okolicach Polski odbywają, czy na razie to jest, nie wiem, zbyt daleko wybiegam w przyszłość? Jasne, zaczynam, ja chciałbym podkreślić, że cały czas gram bardzo amatorsko, rekreacyjnie, aczkolwiek no, byłem w tamtym roku w Pardubicach, w tym roku też się wybierałem, ale odwołali turniej z tego co wiem, tak, więc no nie pojechałem. Więc no szanse jakieś są na to, że zobaczymy mnie właśnie na Redbecie czy gdzieś w okolicach, aczkolwiek no dużo też zależy od pracy, bo pracy ostatnio mam sport, powiedzmy. No dobra, to trzymamy kciuki za twój wyjazd. Oczywiście, jeżeli Tomek pojedzie, to na jego twitterowym koncie znajdziecie pewnie jakieś informacje. Od razu was odeślę. twitter.com/dębek i moje konto od razu podrzucę. twitter.com/jakubsuszka. Zachęcamy do obserwowania, do dyskusji o pokerze, o piłce nożnej w przypadku Tomka. A do piłki nożnej to jeszcze za chwilę przejdziemy. Natomiast też zostając jeszcze przez moment właśnie przy pokerze i łącząc od razu może też z piłką nożną, to w ostatnich miesiącach m.in. Cristiano Ronaldo i Neymar tutaj się, jak to powiedzieć, zaktywizowali, jeżeli chodzi o pokera, bo podpisali umowy sponsorskie z firmą Poker Stars, no i reklamują już od pewnego czasu właśnie usługi tej firmy. Twoim zdaniem, Tomek, czy rzeczywiście w piłkarzach jako grupie zawodowej jest taki potencjał, że mogą przyciągnąć sporą ilość swoich kibiców do pokera, czy może jednak to jest po prostu, nie wiem, bazowanie na ich nazwiskach i mające zrobić szum wokół firmy? Znaczy moim zdaniem potencjał jest gigantyczny, bo tacy piłkarze jak Cristiano Ronaldo, Neymar czy Leo Messi, który jeszcze oczywiście z nikim nie podpisał umowy sponsorskiej, to
To więcej niż piłkarze, to już są powiedzmy ikony popkultury dla młodych ludzi zwłaszcza. I kiedy nie wiem, dzielą się na mediach społecznościowych właśnie informacją o tym, że grają w pokera, że lubią grać w pokera, że to im się podoba, że to jest świetna rozrywka, to trafia do młodych ludzi. No nie tylko młodych oczywiście, nie mają swoich fanów tylko wśród młodych osób. Więc potencjał jest naprawdę gigantyczny i myślę, że to właśnie to jest najlepszy kierunek, w jakim mogą podążać pokerowi operatorzy. No tak, to teraz czekamy, aż po pierwsze poker online będzie legalny w Polsce, a po drugie, aż któryś z pokerumów, domyślę Poker Stars, podpisze umowę z Lewandowskim choćby. Tak, no albo z Michałem Kucharczykiem, który też jest bardzo popularny, zwłaszcza w Warszawie. Okej. Odnośnie jeszcze piłkarzy, też tutaj naszym słuchaczom podrzucę taką ciekawostkę, że Teddy Sheringham, czyli jedna z legend Manchesteru United, jest no, bardzo aktywny przy pokerowym stole. On już ma za sobą, jeśli dobrze pamiętam, kilkuletnią przygodę z pokerem. Ma trochę też sukcesów. W turniejach live wygrał ponad 330 tysięcy dolarów, pewnie sporo mniej niż zarobił w całej swojej karierze, no ale też całkiem fajne wyniki notował, więc widać, że w przypadku przynajmniej niektórych sportowców, piłkarzy, to jakoś udaje się przełożyć te umiejętności z boiska na umiejętności przy pokerowym stole. Powiedz nam, Tomek, jak u Ciebie wyglądały te początki Twojej kariery dziennikarskiej? Czy od początku byłeś nastawiony na sport, czy może jednak zaczynałeś od innych działów, a później dopiero trafiłeś do sportu? Jasne, no, kariera to może za duże słowo. Tak czy inaczej myślę, że od początku byłem raczej nastawiony na sport. No, interesuje się mnie wciąż sporo rzeczy, na przykład nie wiem, muzyka czy gry komputerowe, a jeśli chodzi o pisanie, to raczej byłem nakierunkowany na sport. Zaczynałem na stronie internetowej, pisząc na łamach strony internetowej Ekstraklasa.net. Pisałem tam głównie właśnie o piłce nożnej, o nie wiem, jakichś lokalnych sprawach, czyli Tolkan Ząbki, Pierwsza Liga czy Legia Warszawa. A okazało się, że to samo wydawnictwo, które jest właścicielem tej strony Ekstraklasa.net, wydaje też gazetę Polska The Times, no i po jakimś czasie załapałem się też tam i tak zostało. I tam jestem od kwietnia 2011 roku bodajże. A jeżeli chodzi o też tą Twoją pracę zawodową, no to właśnie wspominaliśmy o piłce nożnej, ale część osób może wie, część się zaraz dowie, że też zajmujesz się boksem, no to skąd u Ciebie takie zamiłowanie do boksu? No do piłki nożnej możemy się domyślać, natomiast boks no, jest trochę mniej popularny od piłki nożnej. Co Cię uciąga w tym sporcie? A, znaczy, no, czy ja wiem, czy jest mniej popularny? Prawdopodobnie tak, ale jest też właśnie grono naprawdę za zagorzałych fanów. No jeśli chodzi o mnie, to zaczęło się oczywiście od Andrzeja Gołoty, wstawania w nocy, nie wiem, nad ranem raczej na jego walki, które czasem się kończyły szybciej, czasem później. No, aczkolwiek no, Andrzej potrafił rozpalić właśnie w narodzie taką solidarność. Postawy patriotyczne też. Postawę patriotyczną, tak, zawsze chodził w biało-czerwonym szlafroku z orłem na plecach. No i to było piękne właśnie. No tak. Myślę, że zaczęła się przygoda wielu osób z mojego pokolenia z boksem. Moja wiedza też o boksie jest dosyć ograniczona, więc no, zadam Ci oczywiste pytania dla Ciebie. Natomiast Twoim zdaniem najlepszy pięściarz obecnie na świecie to kto? To trudne pytanie. Oczywiście są rankingi. Pound. No, oczywiście chodzi Ci nie o wagę ciężką, tylko o każdą wagę, tak? Pound for pound. Jakbyś mógł wymienić, nie wiem, jedno, dwa nazwiska, które bez podziału na kategorie Twoim zdaniem są najlepszymi. Po zakończeniu kariery przez Floyda Mayweathera, bo jeszcze są plotki, że może wrócić. Jeśli przyjmiemy, że Mayweather wciąż może pozostać aktywnym, no to mimo wszystko, mimo że nie jestem jego wielkim fanem, no trzeba mu oddać honor 49 walk bez porażki. No to naprawdę ostatnio się zdarzyło właśnie przy Rockim Marcianom. To myślę, że Władimir Kliczko
Również ciężko znaleźć w wadze ciężkiej kogoś, kto może mu dorównać, chociaż no, teraz są kontrowersje właśnie przy walce z Furym. Tyson Fury uważa, że Władimir symuluje kontuzję, że boi się go. No szczerze mówiąc nie wiem ile w tym może być prawdy. Tak czy inaczej myślę, że jednak Władimir pokona Fury'ego, kiedy już dojdzie do tej walki. No a melodią przyszłości jest Anthony Joshua, myślę, w wadze ciężkiej. To myślę, że w ciągu 2-3 lat to będzie niekwestionowany mistrz świata. No dobra, to jeżeli ktoś nas słucha i chciałby obstawiać zakłady, to pamiętajcie o tych nazwiskach, właściwie o tym ostatnim za pewien czas. A odnośnie Mayweathera jeszcze, to rozumiem, bo wspomniałeś, że nie przepadasz za nim, czy nie jest swoim ulubionym pięściarzem, to czy tobie też przeszkadza, bo przynajmniej mi przeszkadza, jeżeli obserwuję gdzieś te informacje ze świata boksu, że on jest dosyć taką osobą, nie wiem jak to powiedzieć, ale to jego takie szastanie tym bogactwem, tak, chwalenie się na lewo i na prawo, czego sobie nie kupił, ile to nie ma na koncie, ile nie ma na łóżku milionów dolarów. Tak, no coś w tym jest na pewno. Rozmawiałem z kilkoma osobami właśnie przed walką Mayweathera z Manem Pacquiao i większość moich rozmówców właśnie uważała, że ten Pacquiao może jest minimalnie słabszy, może nie jest tak znakomitym bokserem jak Mayweather, może nie jest tak dobry technicznie, może już ma swoje lata, mimo że jest młodszy od Mayweathera, to jest taki bardziej sympatyczny i jednak za niego będą ściskać kciuki. No i to jest też moja opinia, że był dużo sympatyczniejszy od Floyda. A z twojego doświadczenia obserwując właśnie świat pięściarstwa wynika, że więcej jest pięściarzy, którzy prezentują styl, nie wiem, bycia, styl życia podobny do Mayweathera, czy jednak do Pacquiao, czyli taki skromny, tak wiedzą, gdzie jest ich miejsce w szeregu. Znaczy, no, jeśli chodzi o Polskę, to trudno znaleźć pięściarza, który tak bardzo, powiedzmy, szastałby pieniędzmi jak Floyd Mayweather lub no, miał podobny styl życia. No więc jak na nasze warunki, no to jeśli już mamy porównywać, to myślę, że jednak Manny Pacquiao zdecydowanie. Tak, ale nie z wyboru, tylko raczej z konieczności tutaj chyba. A jeśli dobrze kojarzę, to Pacquiao też jest, nie wiem teraz, senatorem albo posłem, tak? Senatorem, on teraz będzie kandydował chyba do kolejnych wyborów, tak przynajmniej mi mignęło na Facebooku, a były też plany, żeby został prezydentem Filipin, no co też ma bardzo, bardzo duże szanse. Właśnie, bo też może nie wszyscy wiedzą, to od razu tutaj powiedzmy właściwie ty bardziej, bo ty się na tym znasz, że on jest, no nie chcę powiedzieć, że ubóstwiany może u siebie w ojczyźnie na Filipinach, ale no gdzieś tam prawie na równi z Bogiem stawiany chyba, tak? Tak, to prawda. Przynajmniej tak, oczywiście nie, nigdy nie byłem na Filipinach, no ale takie sygnały dochodzą, nie wiem, w prasie, internecie i tak dalej, że to naprawdę gigantyczna postać i walkę właśnie z Mayweatherem puszczaną na paśmie ogólnodostępnej telewizji oglądali, powiedzmy, no wszyscy. Przestępstwa na Filipinach wtedy wynosiły, no bardzo mocno spadł procent przestępczości, bo wszyscy oglądali walkę Pacmana z Mayweatherem. Okej, to jeszcze jedno pytanie odnośnie tego pięściarza, tak? Bo powinno się chyba mówić pięściarz, a nie tak, bokser, tak? Bokser to pies, tak. Okej, dobra, warto pamiętać. Odnośnie właśnie jeszcze Pacquiao i Mayweathera, czy twoim zdaniem jest szansa na rewanż? Myślę, znaczy, no to są tylko takie moje przewidywania, które, no nie wiem, niektórzy eksperci, powiedzmy, kombinują w tym samym kierunku, że Mayweather jest zbyt, powiedzmy, takim skoncentrowanym na sobie, zbyt takim właśnie jak to powiedzieć? Egocentryczny. Egocentryczny, ale jest też inne słowo. Tak czy inaczej, on nie popuści, on tylko wyrównał rekord 49-0 Rockiego Marciano, a jego charakter jednak wygra i będzie chciał go pobić, będzie chciał te 50-0. No a najwięcej z pewnością zarobi na walce z Mayweatherem. Przepraszam, z Manem Pacquiao, bo wiadomo,
Po ich pierwszej walce były też pewne kontrowersje, że Pacquiao przystąpił do niej z kontuzją barku, który był później operowany, że nie był w 100-procentowej formie i że tylko dlatego przegrał. Więc no podejrzewam, że oba obozy, jeśli obóz Mayweathera będzie chciał tej 50. walki, no to oba obozy będą dążyły do tego, żeby spotkać się jeszcze raz, zarobić jeszcze większe pieniądze niż za pierwszym razem, które i tak już były gigantyczne, i może dojść do tej walki. No właśnie, jeżeli ktoś też zastanawiałby się, czy lepiej być pokerzystą, czy pięściarzem, to doradzamy zdecydowanie ten drugi zawód. Tak na szybko sprawdziłem, Mayweather dostał co najmniej 120 milionów dolarów, Pacquiao 80 za tamtą walkę, więc no, pokerzyści tyle w całej karierze nie zarabiają, więc pieniądze. Jeżeli... Jasne, te pieniądze mogą być nawet dużo większe, z tym, że to... Z tym, że no nie każdy pięściarz tyle zarabia oczywiście, więc trudno porównywać się do najlepszych. No dobra, to porozmawialiśmy chwilę o tym światowym pięściarstwie, natomiast jeszcze jedno rzecz cię zapytam. Jakbyś miał wskazać najlepszego zawodnika w Polsce, to kto twoim zdaniem tutaj to by był i czy ma jakąś szansę na dużą międzynarodową karierę? Jasne, znaczy no mamy jednego mistrza świata, Krzysztofa Głowackiego, więc no w takich zestawieniach on z racji posiadanego przez siebie pasa musi być wymieniony na pierwszym miejscu. Aczkolwiek moim zdaniem sporą szansę na pas ma też Andrzej Fonfara, który już walczył w maju poprzedniego roku lub dwa lata temu. No, walczył z Adonisem Stevensonem o pas WBC wagi półciężkiej. Przegrał, ale po bardzo dobrej walce, więc jeśli dojdzie do rewanżu lub jeśli być może dostanie szansę na inny pas, no to myślę, że Andrzej może być naszym drugim mistrzem świata. Gorąco w niego wierzę. Okej, to jeszcze jedno pytanie na zakończenie tematu pięściarstwa. Czy w najbliższym czasie jakaś ciekawa walka się szykuje, którą poleciłbyś nam do obejrzenia? Zdecydowanie są dwie walki, na które czeka praktycznie cały pięściarski świat. To jest walka Gołowkina z Lemie i walka Miguela Cotto z Canelo Alvarezem. Naprawdę szykują się wielkie grzmoty. No dobra, to w takim razie, jeżeli nasi słuchacze będą zainteresowani, to polecamy te walki, polecamy też śledzenie informacji na temat rewanżu Mayweather-Pacquiao, bo to myślę nawet takie wydarzenie już nie tylko sportowe, ale też, nie wiem jak to nazwać, może rozrywkowe, czy no właśnie powiedzmy rozrywkowe, tak, sporo gwiazd kina, filmów, muzyki pojawiło się na tej pierwszej walce, więc no, promocja spora. Też widziałem jakieś zdjęcie, które pokazywało lotnisko w Las Vegas, ile tam prywatnych też odrzutowców pojawiło się właśnie na tą walkę, więc robiło to spore wrażenie. Przechodząc do piłki nożnej, bo to też jest właściwie twoja główna dziedzina, którą się na co dzień zajmujesz. Powiedz, byłeś kilka dni temu na meczu Polska-Szkocja w Glasgow. Chciałem cię też podpytać właśnie o kulisy takiego wyjazdu od strony dziennikarskiej. Czy to był, nie wiem, twój debiut taki zagraniczny, czy już miałeś okazję wcześniej jeździć z polską kadrą na mecze właśnie zagraniczne? Jak to wygląda? Jasne. Znaczy na kadrze byłem pierwszy raz byłem za reprezentacją Polski na wyjeździe. Natomiast jeśli chodzi o inne wyjazdy, to tak, no nie wiem, byłem na finale Ligi Mistrzów, na jakichś innych meczach Ligi Mistrzów, na imprezach w ogóle niezwiązanych z piłką nożną, jakieś sporty ekstremalne i tak dalej. No więc kadra debiut, zagraniczny wyjazd nie debiut. Tak. Okej, okay, a jak właśnie wygląda takie zgrupowanie okiem dziennikarza sportowego? Jakbyś nam mógł kilka szczegółów zdradzić, jak, nie wiem, jaki kadra ma plan na dzień przed meczem, w dniu meczu, jak to wszystko wygląda? Znaczy tym razem przylecieli do Glasgow bodajże we wtorek rano. Nie, ja byłem we wtorek rano, oni przylecieli w środę rano. I przed meczem standardowy trening na Hamden był bodajże, czyli na stadionie, w którym miał odbyć się mecz. Była też konferencja prasowa, na której był trener Nawałka plus trzech piłkarzy. Tak,
No i standardowe jakieś później już po konferencji, po treningu, odpoczynek, skoncentrowanie się na meczu. Okej, a jak też oceniasz tą atmosferę przed meczem? Czy była napięta? Bo pamiętamy, jak ten mecz się skończył. Bardzo dobrze zresztą, to od razu dodajmy. Natomiast atmosfera przed meczem była napięta. Dało się wyczuć stawkę, o którą będą grać za chwilę? To znaczy, patrząc na kadrowiczych, to właśnie byli, jak na moje oko, byli bardzo, bardzo wyluzowani. Może na pewno nie byli przestraszeni, bo mecz był naprawdę gigantyczną stawkę, a żadnego, nie wiem, strachu czy obaw nie dało się z nich wyczytać. Byli raczej właśnie, myślę, że spokojni przed meczem. Jeśli chodzi o atmosferę na ulicach, na trybunach, też nie widziałem jakichś, nie wiem, walk między kibicami, o których tam, nie wiem, szkocka prasa troszkę tam się rozpisywała, obawiała, aczkolwiek było bardzo dużo Polaków. Dostaliśmy bodajże 3000 miejsc na ten stadion, w sensie 3000 biletów dla Polaków, a było ich, myślę, że no, grubo ponad 7-8 tysięcy. Nie wiem, może tam prasa jakoś zrobiła jakieś, szkocka prasa zrobiła jakieś dokładne wyliczenia. No ale było na pewno Polaków było dużo więcej niż miało być. Tego też się Szkoci troszkę obawiali, bo wielu Polaków siadło w sektorach dla Szkotów. Dobra, to muszę cię jeszcze też zapytać o te właśnie dwa mecze, czyli Polska-Szkocja i Polska-Irlandia. Jak z twojej perspektywy wyglądały te mecze, jeżeli chodzi o, nie wiem, o taktykę, o to, jak Polacy się zaprezentowali też na boisku? Znaczy, mecz ze Szkocją był dość dziwny. Był dość dziwny też z perspektywy właśnie dziennikarza piszącego relacje z tego meczu. Meczu ze Szkocją do 30, 35, może 40 minuty graliśmy no, fantastycznie. Naprawdę trudno było do czegokolwiek się przyczepić. To co robił w środku pola Grzegorz Krychowiak, to naprawdę coś obłędnego, niesamowitego. Wszyscy chwalą Lewandowskiego oczywiście, ale dla mnie bohaterem tych 30 minut był Grzegorz Krychowiak, który no, czyścił wszystko w środku pola. No, później Szkocja strzeliła przypadkową dość bramkę do szatni i troszkę jakby się to posypało. W drugiej połowie też myśleliśmy wszyscy, że Polacy ruszą do przodu, może powalczą o to zwycięstwo, co z jednej strony zrobili, a z drugiej tak nie bez takiego wielkiego przekonania, można powiedzieć. No i stracili drugą bramkę. I bardzo, bardzo, nie wiem, chyba nie tylko mnie zdziwiły zmiany selekcjonera Nawałki, bo wyglądało na to, że przy wyniku 1-2 broni wyniku, bo wstawia Zamilika, wstawia Jadłowca. To była zmiana chyba wymuszona, już wcześniej awizowana przed stratą bramki na 1-2, no ale mimo wszystko za Rybusa wstawia Wawrzyniaka, za Błaszczykowskiego wstawia Alkowskiego. Więc zakrywało to chyba troszkę o mały sabotaż, ale jak tak popatrzeć na tę ławkę rezerwowych, no to z zawodników grających do przodu miał praktycznie tylko Sobiecha. Więc to też może był jakiś mały błąd przy powołaniach, że nie mieliśmy właśnie nikogo, niewielu mieliśmy zawodników ofensywnych do zmiany. No ale jeśli chodzi o całokształt, no wynik, jeśli chodzi o wynik ze Szkocją, udało się właśnie w ostatniej minucie, więc no też trudno się przyczepić do tego meczu jakoś mocno. No Irlandia, no to było postawienie kropki nad i. Już nie pamiętam dokładnie statystyk, ale Irlandia na wyjazdach też nie prezentuje się dobrze. Oni przegrali ze Szkocją na wyjeździe. Oni już nie pamiętam, kiedy ostatnio wygrali jakiś ważny mecz na wyjeździe, więc to było raczej do przewidzenia, że powinniśmy wygrać, zwłaszcza przy takim dopingu na Stadionie Narodowym. Okej, okay, a czy w ciągu tych dwóch meczów gdzieś tam u ciebie pojawiały się wątpliwości, chociaż takie malutkie, chociaż, że może być ciężko z tym awansem? No jasno, przy bramce na 1-2 dla Szkotów były małe wątpliwości, były spore wątpliwości, czy damy radę przynajmniej zremisować z tą Szkocją. No, przynajmniej nadzieją było to, że jest mecz z Irlandią i że to będzie drugi mecz o wszystko, powiedzmy. No ale raczej
Nie, raczej w te kadry się wierzy. Myślę, że nie tylko ja mam tak, że w te kadry po prostu da się wierzyć. Ta kadra da się lubić, w te kadry da się wierzyć. Myślę, że właśnie Adam Nawałka i jego sztab zrobili znakomitą robotę, nie tylko piłkarską, taktyczną, ale też taką PR-ową, bo kogo, nie wiem, nie zaczepi się na ulicy, nie wiem, czy w rozmowach ze znajomymi, ta kadra po prostu wzbudza bardzo, bardzo pozytywne emocje w Polakach. To jeszcze cię dopytam od razu o trenera, czy ty, nie wiem, podzielałeś optymizm Zbigniewa Bońka, czy jednak stałeś wcześniej po tej może drugiej stronie, gdzie no nie do końca może wierzono, że to jest najlepszy wybór na selekcjonera, jak u ciebie się to też kształtowało przez te ostatnie kilkanaście miesięcy. Jasne. No ja przyznam, że na początku nie byłem zachwycony tym wyborem. Wydawało mi się, że Adam Nawałka może być podobnym selekcjonerem jak Waldemar Fornalik. Więc znaczy wiadomo, to są inne charaktery, ale doświadczenie praktycznie na arenie międzynarodowej było niewielkie. Więc myślałem, że może być właśnie podobna sytuacja jak z trenerem Fornalikiem, a to wszyscy pamiętamy, jak to się skończyło. No ale swoimi odważnymi decyzjami, powiedzmy, chociaż nie wszystkie popieram, nie wszystkie rozumiem, no ale właśnie swoją odwagą, swoim nosem trenerskim, swoją, powiedzmy, też troszkę robotą PR-ową, no trener Nawałka mimo wszystko przekonuje do siebie. Dobra, a jeszcze jedną rzecz cię zapytam odnośnie awansu Polaków na Euro. Jak ty też oceniasz to szaleństwo po awansie, bo w ostatnich dniach czytałem teksty Michała Końskiego i Rafała Steca, którzy no słusznie jednak przypominają, że na Euro 2016 jadą 24 z 53 reprezentacji, więc tą radością media i kibice powinny trochę przyhamować. Ja przychylam się do ich opinii. Też mi się wydaje trochę ta radość na razie przesadzona. Ty po której stronie tutaj byś się ustawił? Jasne. Ja też myślę, że radość jest mocno przedwczesna, aczkolwiek no to jest na pewno sukces reprezentacji. Trzeci raz w historii jedziemy na Euro. W tym raz mieliśmy awans zapewniony jako gospodarze turnieju, więc tak naprawdę jest drugi wywalczony awans na boisku. No to oczywiście prawda, że w następnej edycji Mistrzostw Europy zagrają 24 drużyny, a nie 16, więc dużo łatwiej było awansować. Awansowały takie zespoły jak Albania, nie wiem, Islandia, którą niektórzy mocno deprecjonują, ale myślę, że to błąd, bo Islandia ma bardzo mocną drużynę, naprawdę. Więc ja myślę, że powinniśmy poczekać z radością do awansu z grupy. Kiedy awansujemy z grupy na Euro, to będzie mega powód do radości i wtedy naprawdę możemy dołączyć się do tego szału. Na razie jest dobrze, bo wykonaliśmy plan, ale to jeszcze trzeba potwierdzić na boisku we Francji. To jeszcze cię dopytam o ten awans grupy, czy to jest plan minimum, czy raczej, nie wiem, coś, co będzie właśnie sukcesem, no może nie na miarę jakiegoś medalu, ale jednak coś, co będzie warto podkreślać. Znaczy moim wszystko zależy też od losowania. Może nie wszystko, ale bardzo dużo zależy od losowania. A losowanie jest bodajże 12 grudnia, jeśli dobrze pamiętam. No więc wtedy będziemy mogli dyskutować o naszych szansach na wyjście z grupy. No moim zdaniem wyjście z grupy będzie sukcesem. Z tym, że no nie wiem, jak rozmawiałem z kibicami w Szkocji właśnie, z polskimi kibicami, no to niektórzy już odlatywali dość daleko, mówili o medalu, niektórzy nawet o zwycięstwie. No wiadomo jaka jest piłka, każdy ma szansę na zwycięstwo, przynajmniej chociaż zdobycie Mistrzostwa Europy przez Grecję. No ale myślę, że na takie cele jeszcze musimy poczekać. Ta kadra jeszcze troszkę musi popracować, rozwinąć się. No zobaczymy też, w jakiej formie będą piłkarze, bo w tym momencie wszystko ciągnie Lewandowski i Krychowiak. No a reszta, no niektórzy grają lepiej, niektórzy gorzej, niektórzy wcale, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku. No tak, jeszcze kilka miesięcy zostało do finału, więc no, miejmy nadzieję, że nic na gorsze się nie zmieni, ale w teorii niestety może się tak zdarzyć, że kontuzja jakaś się przytrafi i będzie trochę nieciekawie. A powiedz jeszcze, Tomek, też kogo ty chciałbyś w naszej grupie na Euro, skoro jesteśmy już przy finałach? No szczerze mówiąc, to nie miałem nawet czasu sprawdzić koszyki. Z jakich koszyków? Z tego co widziałem, mamy szansę na trzeci koszyk, tak? Nie jestem pewien.
No fajnie by było zagrać na pewno z gospodarzami, bo atmosfera wtedy była super, no chociaż z Francją myślę, że nie mielibyśmy jakichś wygórowanych szans. Ja myślę, że gospodarz plus jakaś słabsza drużyna, może właśnie Albania, plus jakaś drużyna na naszym poziomie, no i jest szansa na fajne wyjście z grupy. Okej, okay, czyli Dobrze z tutaj grupy. raczej bez Anglii, bo widziałem też na Twitterze wśród niektórych dziennikarzy sportowych przewija się właśnie takie, nie wiem, pragnienie czy prośba o to, żebyśmy wylosowali tą Anglię jednak. My z Anglią w ostatnich latach 20 czy 30 się nagraliśmy wystarczająco i myślę, że może, nie wiem, w ćwierćfinale, półfinale byłoby fajnie, ale nie w grupie. No dobra, powiedz jeszcze tą jako jedną rzecz, czy zdradzisz nam tu jakieś kulisy tego wyjazdu w Szkocji, czy coś ciekawego się działo poza kamerami, poza mikrofonami, co o czym warto by wspomnieć kibicom? Znaczy, a propos tematyki tej audycji, grałem z kolegą, innym dziennikarzem w pokera w jednym z kasyn w Glasgow. Bardzo, nie wiem, sympatyczne miejsce, bardzo, bardzo fajny turniej, powiedzmy, fajna atmosfera. Nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Czyli żadnych skandali nie było, jeśli chodzi o piłkarzy. O piłkarzy nie. Znaczy, bo nie wiem, czy... A może nie chcę o tym mówić, tak? Bo pewnie ciągniesz za język w sprawie Dariusza Dziekanowskiego i Bożydara Iwanowa. No po części też. No to ja tego nie widziałem, nie chcę się wypowiadać. No dobra. No i powoli zbliżając się do końca, skoro nie będzie skandali, no to trudno, obejdziemy się bez skandali. Natomiast powoli zbliżając się do końca naszego wywiadu, powiedz jeszcze nam, Tomek, jedną rzecz. Po pierwsze, kto będzie mistrzem Polski, jeżeli chodzi o naszą ekstraklasę? Czy Piast Gliwice ma jakieś szanse na wywalczenie dobrej lokaty? Tak od razu dodam naszym słuchaczom, że jest obecnie liderem. I powiedz też, kto sięgnie po zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Wiem, że to trochę wróżenie z fusów, bo jeszcze sporo meczów do rozegrania, no ale pokuśmy się może o jakieś typy nasze. Jasne. Znaczy, jeśli chodzi o ekstraklasę, to jestem chyba dość mocno osamotniony w swojej opinii o tym, że Piast ma szansę na Mistrzostwo Polski. Bo jak rozmawiam właśnie z kolegami, nie tylko dziennikarzami sportowymi, no to wszyscy twierdzą, że po podziale punktów, że Piast i tak jeszcze przed końcem roku złapie mocną zadyszkę, po podziale punktów to już w ogóle się wysypią. A moim zdaniem, jak tak patrzę na tego Piasta, no to oni mają nawet fajną drużynę, dobrego trenera. Myślę, że jeśli nie popełni jakichś, nie wiem, mocnych błędów, no to myślę, że przynajmniej powalczą o puchary w tym sezonie. No faworytem mimo wszystko wydaje się być Legia, chociaż zmienił się trener, więc no zobaczymy po pierwszych, nie wiem, 5-6 meczach, jak będzie, znaczy nie chcę go oceniać po 5-6 meczach, ale zobaczymy, jak drużyna zareaguje na te zmiany. W ten sposób, powiedzmy. Natomiast jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, szczerze mówiąc, nie śledzę tych rozgrywek tak mocno, no ale mimo wszystko myślę, że kciuki wielu Polaków będą ściskane za Bayernem Monachium ze względu na osobę Roberta Lewandowskiego. No i mimo, że to są Niemcy, myślę, że też w jakiś tam sposób będę im kibicował. Dobra, i pytanie jeszcze o Lecha Poznań. Ubiegłoroczny mistrz Polski obecnie jest na ostatnim miejscu w lidze. 11 meczów rozegranych, tylko jeden wygrany i 5 punktów na koncie. Czy twoim zdaniem tutaj jest szansa na skuteczne powalczenie o cokolwiek, czy jednak to będzie co najwyżej środek tabeli po tak słabym początku? No zobaczymy, to też jest kwestia zmiany trenera. Jan Urban został trenerem Lecha, więc zobaczymy, jak on zacznie współpracę z tym klubem, jakie będą pierwsze wyniki. No myślę, że Lech ma na tyle mocną kadrę, że też są w stanie jeszcze powalczyć o puchary. Na pewno będzie ciężko ze względu na tę ogromną stratę punktową. Aczkolwiek system rozgrywek jest taki, że po 30 kolejkach dzielimy punkty na pół, no i to może być właśnie bardzo duża szansa dla Lecha. Że jeśli szczyt formy przypadnie na rundę mistrzowską, jeśli awansują do grupy mistrzowskiej, no to mają duże szanse na puchary, a może nawet, kto wie, powalczą o tytuł.
Okej, okay, a ja dodam jeszcze, że w polskiej ekstraklasie trzymam kciuki za Termalikę, czyli Beniaminka tegorocznego. Obecnie szóste miejsce, 11 meczów, 15 punktów. No, mam nadzieję, że gdzieś tam się zahaczą w tej górnej części w tabeli i być może o coś powalczą. No, fajnie by było zobaczyć tak malutki klub z jakimś ciekawym wynikiem, być może w europejskich pucharach, chociaż pewnie tutaj już trochę mnie fantazja ponosi. A powiedz jeszcze Tomek jedną, że... Tak, być może troszkę fantazję ci ponosi. No, myślę, że europejskie puchary dla drużyny z 800-osobowej miejscowości, bodajże tam mieszka chyba 800 ludzi, no to jednak zbyt wiele. Już takie projekty jak Groklin de Scobolia czy Amica Wronki, gdzie też to były jednak większe ośrodki, no prędzej czy później upadały, więc Termalika może jest fajnym klubem na nie wiem, 2-3 sezony, ale jakiejś mega dużej przyszłości w polskiej piłce dla nich niestety nie widzę. No to jeszcze muszę cię dopytać o twój ulubiony klub piłkarski. Nie wiem, czy dziennikarz sportowy, dziennikarz piłkarski może zdradzać takie rzeczy, ale jeżeli może, to słuchamy. Aha, to znaczy nie wiem, czy może, no ale... Prawda jest taka, że każdy dziennikarz piłkarski ma swój ulubiony klub, ma klub, któremu kibicuje, bo inaczej, gdyby nie był, nie wiem, pasjonatem piłki, to nie zajmowałby się piłką nożną i nie zostałby dziennikarzem sportowym. To jest tak, jak wśród dziennikarzy politycznych też mają jakieś tam swoje poglądy polityczne, są za jakąś partią i pokazują to albo bardziej, albo nie. Znaczy, no jeśli chodzi o mnie, no dobrze, myślę, że każdy, kto tam, nie wiem, widział przez chwilę chociażby moje konto twitterowe, wiesz, zajmuję się Legią, no i Legia jest moim ulubionym klubem. Plus no, trzymam kciuki za Naref Ostrołęka, bo pochodzę z tamtych okolic, więc no mimo tego, że teraz wyniki są bardzo, bardzo słabe, klub jest na skraju upadku chyba z tego co gdzieś tam czytam. No to oni plus od 2 sezonów w warszawskiej B-klasie, czyli 8 lidze, gra klub Coco Jumbo Warszawa, to który też bardzo, bardzo mocno ściskam kciuki. I taka ciekawostka, że właśnie ostatnio wygrali drugi mecz w sezonie, czyli mają jedno zwycięstwo więcej od Lecha Poznań. Coco Jumbo być może zastąpi kiedyś Lecha w tabeli ekstraklasy, ale to już oczywiście tytułem żartu. Powiedz jeszcze to jak na sam koniec, czy jakieś ciekawe, nie wiem, seriale, muzyka, filmy wpadły ci ostatnio w ręce i jeżeli tak, to mógłbyś nam polecić coś ciekawego. Znaczy, jeśli chodzi o seriale, to bardzo polecam serial Mr. Robot. Skończył się chyba niedawno pierwszy sezon. Z tego co wiem, w planach jest sezon drugi. To jest taki serial z gatunku, ja to nazywam psychiatryczny, czyli bardziej pogłębiony psychologiczny, opowiadający o hakerze. Więc może tyle zdradzę, żeby tam nie spoilerować dalej. No i to chyba tyle. Nie wiem, jeśli chodzi o gry, to na pewno polecam Wiedźmina Serce z Kamienia, który wychodzi chyba jakoś dziś, czy jutro, czy wczoraj. Okej, okay, to w takim razie naszych słuchaczy odsyłamy właśnie po te tytuły. Odsyłamy też na twitterowe konto naszego gościa twitter.com/dembek. Tak trzeba wpisać i tam znajdziecie, zachęcamy do obserwowania. twitter.com/jakubsuszka, też zachęcam do obserwowania mojego konta. I tym akcentem zbliżamy się już do końca naszego wywiadu. Jeszcze tak dla formalności tylko dodam, że w dzisiejszym odcinku Poker Break Extra waszym i moim gościem był dziennikarz sportowy dziennika Polska The Times, Tomek Dębek. Dziękujemy ci bardzo za ciekawą rozmowę o pokerze, o pięściarstwie, o piłce nożnej. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że nikt nie zasnął w trakcie słuchania. No i tym sennym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Oczywiście zachęcam was w międzyczasie też do odwiedzania pokerbreak.net, a my się słyszymy za tydzień w kolejnym odcinku, w kolejnym wywiadzie. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.